Witam wszystkich! Dzisiaj przychodzę do Was znowu z filmikiem, w którym pokażę Wam nowe rzeczy. Niedawno dostałam paczkę od Bioliville. To jest taki sklep, który oferuje przede wszystkim biżuterię w stylu Lolita, Kawaii, Creepy Cute, Pastel God. Prowadzi go przemiła pani Karolina i większość rzeczy, które robi, to ona robi własnoręcznie. Już robiłam dla niej recenzję wcześniej, zanim jeszcze miałam kanał na YouTubie. Robiłam dla niej recenzję samej biżuterii na blogu, link też dostaniecie w opisie właśnie do tej recenzji, ale niedawno do jej sklepu zawitała różnorodność i może tam znaleźć również ubrania w stylu takim słodkim oraz pluszaki, więc poprosiłam jej niedawno, żebym zrobiła dla niej recenzję, wysłała mi paczkę i właśnie dzisiaj postanowiłam, mam trochę czasu, że zrobię dla niej tę recenzję i pokażę, co dostałam. Większość rzeczy, które ja dostałam w tej paczce, są właśnie takie dodatki i biżuteria. Zostały wysłane w pudełeczkach ozdobnych i naszyjniki w woreczkach. Wszystko było bardzo ładnie zapakowane, więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz, którą dostałam od Bioliville, to właśnie taki naszyjnik z kościotrupem Cameo. Cameo jest w kolorze różowym i jak się jeszcze z bliska przyjrzeć, to jest cała brokacie. To jest robione dzięki szablonowi właśnie, bo to też było własnoręcznie robione, te Cameo. A te kolorowe gwiazdeczki pastelowe to jest plastik. Ten naszyjnik idealnie nadaje się do stylizacji Creepy Cute oraz Pastel God. Do Fairy Kay również. Następną rzeczą, którą dostałam, są takie słodkie kolczyki skrzydełka pastelowo-fioletowe. Kolczyki również są robione własnoręcznie. Następną rzeczą będzie kolejny naszyjnik. Tym razem taki słodki jednorożec. Jest on wykonany z plastiku i jego obwód jest tak jakby wypukły, jak widać. Cały jest ozdobiony brokatem. I cały łańcuszek jest w kolorze fioletowym. No i teraz przejdźmy do następnej rzeczy. Naszyjnik z napisem Kawaii. Ten naszyjnik Kawaii był wycinany laserowo i również jest z plastiku. Jest w kolorze jasno-różowym. Jego łańcuszek jest taki posrebrzany. Ten naszyjnik jest moim zdaniem najfajniejszą rzeczą, którą dostałam właśnie w tej paczce. Idealnie nadaje się do stylizacji Fairy Kay przede wszystkim. Teraz pokażę Wam drugie kolczyki. Tym razem będą to kolczyki z takimi jednorożcami. Również to było wycinane laserowo, tak samo jak tamten naszyjnik Kawaii. Może przejdziemy do pierścionków. Pierwszy z nich to pierścionek w kształcie muszelki. Wszystkie jej pierścionki można regulować. Następny pierścionek to właśnie taki czarny pierścionek ozdobny, który na środku posiada taką czerwoną różę. Pokażę Wam najfajniejszą rzecz, którą dostałam od pani Karoliny, mianowicie pluszak alpaka. Jej! Zawsze chciałam mieć właśnie taką alpakę w mojej kolekcji pluszaków. I ta alpaka to jest oryginalna z Alpacasso i jest taka cała mięciutka. Mierzy około 15 cm, taki malutki pluszaczek. Ostatnia rzecz to spódnica na szelkach, taka jasno-fioletowa. Te szelki odpina się, bo wszystkie są na guziki i zapina się ją na taki zamek tutaj z boku. Ta spódnica jest bardzo popularna, jeśli chodzi właśnie o ten fason, bo widziałam bardzo dużo innych kolorów, w szczególności pastelowych. Ale zdecydowałam się na fioletową, bo nie mam fioletowej żadnej spódniczki na szelkach.
już całe zamówienie jest w Oliwil. Wszystkie linki do tych rzeczy znajdziecie poniżej. Mam nadzieję, że recenzja się Wam podobała, w szczególności Pani Karolinie. Polecam ten sklep każdej osobie, która interesuje się japońską modą uliczną i lubi słodkie klimaty, bo na pewno tam znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie mój kanał i zostawcie opinię. Pa, pa!